To wygląda jak normalnie profesjonalna maszyna do robienia waty cukrowej. Zobaczcie. Regulacja gazu. Włącznik. Cześć wszystkim! W poprzednim odcinku pokazałem Wam, jak nie należy robić maszyny do waty cukrowej. Nie wszystko musi wychodzić. Czasami człowiek musi popełnić kilka błędów, aby z tych błędów wyciągnąć wnioski na przyszłość. W dzisiejszym odcinku zbudujemy profesjonalną maszynę do robienia waty cukrowej, która będzie miała naprawdę dużą wydajność. Będzie mogła kręcić waty cukrowe ogromnych rozmiarów, ale zanim przejdziemy do budowy, proszę Was o zostawienie łapki w górę, żeby poprawić zasięgi tego filmu. Jeśli już to zrobiliście, zapraszam do oglądania. Czego będziemy potrzebowali do wykonania naszej maszyny? Kluczowe elementy, które będą potrzebne, aby nasza maszyna działała prawidłowo, są to palnik gazowy, głowica i silnik elektryczny. Jeśli chodzi o palnik, jest to najzwyczajniejszy palnik gazowy, który można kupić na przykład na Allegro za niecałe 50 zł. Głowica. Tutaj nie warto oszczędzać, ponieważ ten element decyduje tak naprawdę o wszystkim. Postanowiłem, że zamiast toczyć tą głowicę na mojej tokarce, kupię już gotową na AliExpress. Zapłaciłem za nią 100 zł, co jak na profesjonalną głowicę wcale nie jest tak dużo, jakby się mogło wydawać. Jeśli chodzi o silnik, wykorzystam silnik z nawiewu klimatyzacji samochodu marki Deumatis. Ja akurat ten silnik posiadam z mojego byłego pojazdu, ale jeśli nie macie, możecie go zakupić na internecie za około 40 zł. Wiadomo, poza tymi elementami będziemy również potrzebować jakiejś miski. Mam tutaj klucz, ale tak naprawdę będę potrzebował tutaj wytoczyć na mojej tokarce wałek, który połączy silnik z naszą głowicą. Można by to było oczywiście zrobić bezpośrednio, tyle że może nastąpić ten sam problem, który wystąpił w przypadku tej mniejszej maszyny, czyli na skutek grzania głowicy wypaliło się łożysko silnika, ponieważ ta odległość była zbyt mała i cała temperatura przechodziła na łożysko i jest to bardzo niekorzystne dla silnika. No i mamy tutaj jeszcze kawał takiej stalowej rury. Będzie ona służyła jako korpus do przymocowania silnika. Później będzie wychodził wałek, na to miska po bokach i tutaj dorobię jeszcze nóżki. Przenosimy się na wydział mechaniczny. Zaczynam obróbkę. Wiercimy, wiercimy. Dobra, no zobaczcie, jest idealnie. Gwintowniczek M5. Słuchajcie, tu mamy załatwione. Dotąd sobie muszę dojechać i stoczyć na średnicę
8 mm. Będę sobie przymierzał do głowicy, żeby to tak dość ciasno było spasowane. Żeby nie było sytuacji, że przetoczę i będzie luz. Udało się, utoczyłem z tego wałka idealnie średnicę, która pasuje na naszą głowicę. Zaraz to sobie podepniemy do prądu i zobaczymy, czy nie ma bicia. Jest idealnie. Nasz zespół napędowy jest już gotowy, a więc teraz przystępuję do zamocowania silnika. Kupiłem sobie na markecie budowlanym takie kątowniczki. Przyspawam do silnika w ten oto sposób 3 kątowniki. No i po prostu w ten oto sposób, jak tu już będę miał przyspawany kątownik, to tutaj sobie później go przyspawam drugi do obudowy od środka. Łatwo mi tu będzie przyspawać, ponieważ jest dojście eleganckie. A później tylko wywiercę otwory i będzie można sobie idealnie po prostu przykręcić na gumach, zniwelować występujące drgania, które są i tak niewielkie, ale jednak. Dobra, mam plan, przechodzę do działania. Zobaczcie, już przykręciłem tak jak trzeba, czyli do środkowych otworów. Mamy teraz większy zakres regulacji. I teraz już bez problemu wchodzi nam sobie to do środka. Nie pozostaje nam nic innego jak teraz przyspawać te blaszki zewnętrzne. Przyspawam tutaj kątowniki do mocowania misy. Tutaj jeszcze wycinam tak zwane okienko inspekcyjne. W kolejnym kroku zajmiemy się montażem palnika. Trzeba go będzie ustawić w taki sposób, aby jego dysza znalazła się pod głowicą. Tutaj muszę wywiercić otwór na pokrętło i
Później przykręcimy sobie rączkę do uchwytu. Przydałoby się jakoś przymocować go w ten oto właśnie sposób do naszego korpusu. Jak to zrobić? Może po prostu posłużę się taką opaską zaciskową. Wyszlifuję tutaj dwa rowki i będzie można sobie elegancko przychwycić. Dodam sobie jeszcze wyłącznik. Dobra, mierzę, jakiej długości nogi muszą być. Myślę, że no 60 cm. Ucinam rurkę. Dobra, chwila prawdy. Trochę się wiadereczko przypaliło. Opa, trzyma się. Dobrze, proszę Państwa, pospawałem już cały korpus wraz z nogami. Zobaczcie, jakie piękne spawy. Teraz pomaluję całość na kolor czarny. Witam Was w kolejnym dniu. Farba już wyschła, przyjechał do mnie kurier i zobaczcie, co mi przyniósł. Zamówiłem na Allegro taką oto misę ze stali nierdzewnej. W misce trzeba na dnie wywiercić oczywiście otwór. Ułatwią mi to te tutaj zagłębienia, bo już mam wyznaczony środek. Wystarczy, że wytnę sobie po prostu tą podstawę tutaj. O! Wrzynarka w dłoń i jazda. Dziuła. Mamy to. Jako tłumik drgań użyję takich oto gumowych podkładek, które wyciągnąłem ze sprężarki z lodówki. Kojarzycie, mają takie nóżki sprężarki, więc one idealnie się tutaj sprawdzą jako taka podkładka, która będzie absorbować drgania. Dobra, i teraz dokręcam wszystkie nakrętki. Dokręcam je tak delikatnie, zabezpieczam teraz gwinty klejem do gwintów. Dobrze, montujemy instalację elektryczną, bardzo prosto, tutaj mam wtyczkę, wpinamy ją do silnika, tutaj montuję przełączniczek. O, dobra, cyk, dobra, i teraz jeszcze palniczek, dobra, opaska zaciskowa, przekładam sobie w
ten sposób. Palnik. Tutaj ma być właśnie w ten sposób zamontowany, dociśnięty. No i dobra. Teraz już końcowy etap, czyli montujemy misę. Tutaj dokręcam jeszcze głowicę. Zabezpieczam. Cyk. Dobra, a więc nadszedł czas na finalny test. Przystępujemy do uruchamiania. Proszę pokazać. Najpierw podłączamy tutaj akumulator. Akumulator, o właśnie tutaj. Podłączamy klemmy, plus do plusa, minus do minusa. Później odkręcamy butlę z gazem. Odpuszczamy troszeczkę gazu. No i dobra, mamy taki, o, taką różdżkę, zapalniczkę tak naprawdę. I teraz możesz tutaj nagrać z tej strony z dołu, albo tu z góry, że zapalamy po prostu płomień palnika. O, odkręcamy sobie gaz. Możesz nagrać z góry, kamerzystko, że teraz nasza głowica się już podgrzewa. Musimy chwilę odczekać. O. Tutaj sobie regulujemy oczywiście siłę płomienia. Tym tutaj pokrętłem. No i już możemy sobie, myślę, nasypać trochę cukru do środka naszej głowicy. No, zasypujemy tam trochę cukru. Mam tutaj patyczki, nie wiem, czy nie będą za małe. Myślę, że pomału możemy uruchamiać głowicę. I oczekiwać na pierwszą nitkę waty. Chwila i powinien lecieć już. Powinna już lecieć struga. O, zaczyna już lecieć, więc sobie szybko zaczynamy nawijać. Zmniejszamy sobie płomień. I nawijamy naszą watę. Kurde, ta wata leci wszędzie po całym pomieszczeniu. A to przez to, że nie ma osłony, wiecie? Nawiniemy sobie teraz ogromną watę na taki duży patyk. Zobaczymy. Dobra, lecimy z tematem. Nawijamy teraz ogromną watę. Zobaczcie, jaka to jest przeogromna wydajność.
Rozwala mi się. Kurde, patrzcie, co się dzieje. Ja pierniczę. Ale zobaczcie, ile waty, no nie? Aż mi się urwało z patyka. Kurde. Cukrzycy dostanę. A nie, no, nie będę przecież jadł tej waty na co dzień, no nie? Słuchajcie, spróbujcie sami waty cukrowej po zakończonej pracy. Zakręcamy zawór butli. Teraz Wam pokażę, jak w łatwy sposób później wyczyścić nasze urządzenie po zakończonej pracy. Wystarczy, że sobie odkręcimy te cztery śrubeczki. No. Miskę już możemy sobie zdemontować do kranu. I oczywiście możemy też sobie zdemontować naszą głowicę. Tylko uwaga, bo jest gorąca. I to w sumie właśnie dobrze, bo się ją lepiej czyści, jak jest gorąca. I tutaj mamy śrubeczkę, imbus, wystarczy poluzować. O, cyk, 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 cyk. Chwytam sobie delikatnie głowicę przez takie szczypce. O, i idziemy do zlewu ją umyć. Uwaga, celujemy w środek i pyk. I teraz czyścimy sobie ją z cukru, żeby nam mogła długo posłużyć bezawaryjnie ta głowica. No tak, jest cukier jeszcze... Ła, gorące. Jak jest cukier jeszcze nie do końca stwardniały, to się dobrze rozpuszcza w wodzie. Głowica jest już czyściutka. O, zobaczcie. Wszystkie te otworki są drożne. No i w takim stanie możemy sobie ją z powrotem zamontować. Przykręcam. I jeszcze uruchamiam. Tak, żeby ta woda sobie odciekła pod wpływem siły odśrodkowej. Dobra, jeszcze na koniec przykręcamy misę. I już mamy maszynę gotową. Także kolejny projekt zaliczony i doprowadzony do porządku. Koszt wykonania takiej maszyny to około 230 zł, ponieważ palnik kosztował mnie 50 zł, miska 40 zł, silnik miałem za darmo, ale to jest z wentylatora z Matica, więc patrzyłem na Oliksie i takie silniki kosztują w granicach 30 zł. Głowica, no to głowica była najdroższa, bo kosztowała 100 zł, a cała reszta, tak naprawdę pomijając te kątowniki i śrubki, no to została wzięta ze złomu, także można zrobić coś z niczegoś, można, i to całkiem porządną maszynę. No, można by tu było dorobić jeszcze takie klamry i plekse, żeby po prostu ta wata nie leciała wszędzie, i to jeszcze sobie dorobię na pewno, ale myślę, że na tym możemy zakończyć ten odcinek. Dzięki Wam za oglądanie, ja się z Wami żegnam, do następnego, cześć!